Strasznie wczoraj zakułem. Szlifowałem do 5 rano, taśma mi się urwała, później leżałem koło kowadła. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Niektórzy mówią, że nie można kuć noży i mieć dzieci, ale to nieprawda, można. Trzeba tylko wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Cześć, witam Was. Można żyć odpowiedzialnie i robić noże i mam zamiar to pokazywać. Także słuchajcie, to jest to, co ostatnio żeśmy kuli, ta nasza beczka z łożyska. Mamy kawałek żelastwa. Ładny odgłos, czyli wszystko jest dobrze zrobione. Teraz sobie narysujemy jakiś kształt, wytniemy to. Przyjdziemy tu na szlifierkę, żeby troszeczkę wyprostować i będziemy lecieć dalej z tematem. Myślę, czy sobie nie wezmę jednego z moich ulubionych kształtów, czyli Wanderera. Jest to taki dość typowo uniwersalny nóż. Nawet widzę, że moglibyśmy zrobić wersję troszkę dłuższym ostrzem. Flomaster olejowy, przyjaciel każdego kowala. O, zrobimy tak, żeby wykorzystać praktycznie cały materiał. Nawet troszeczkę go tu szerszego zrobimy. O, jak teraz tak, tu sobie przedłużymy. Nie jestem jakoś zwolennikiem bardzo ostrych czubków, bo jednak tam powiedzmy w terenie lepiej ten, jak ten czubek jest troszeczkę masywniejszy, żeby coś wyłamać. O, patrzcie, coś takiego. No całkiem spory nóż będzie. Tak sobie już wstępnie możemy, też to i tak zaraz zeszlifujemy, jakby zrobić tutaj pina. Tutaj będzie rurka na przelotkę. Tak naprawdę to wytniemy kątówką. Oczywiście zawsze okulary ochronne, jeśli lecą iskry. Całkiem niedawno temu miałem wyciągany opiłek z oka, przy czym od razu na swoją obronę powiem, miałem i okulary, i dachówkę. Dachówkę? Dachówka w języku troli oznacza czapkę z daszkiem, czyli popularną bejsbolówkę. To mówiłem ja, darmowa sztuczna inteligencja, bo na płatną jeszcze ich nie stać. I jak szlifowałem, to po prostu jak w zwolnionym tempie widziałem, jak ta iskra leciała, odbiła mi się od góry daszka, takie było syknięcie, jak mi zgasła w oku. Więc miałem wyciągniętą, ale pan okulista powiedział, że tutaj trzeba wyborować gałkę. Ależ brudny ten pręt. I wyciągnął taką małą wiertareczkę, takiego dremela okulistycznego i mi borował gałkę ośną. Nie chciałbym powtórzyć tej czynności. Przerzucam się praktycznie całkowicie na narzędzia, na baterie. Na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony, ale teraz powiem Wam, już sobie nie wyobrażam, żeby ten kabel wiecznie pokręcony, to sprężyna, taki świński ogon. Resztę zrobimy już na taśmie. Także wiem, że na to czekaliście. Na arenę wchodzi zmęczona 40. W jednym z komentarzy ktoś zapytał, czy można zrobić z tego nóż. No powiem tak, noża z tego raczej nie można by było zrobić, ale wiem, że niektórzy robią tak, że proszkują to później. Jak robią kanister Damaskus, to jest właśnie to wypełnienie kulek łożyskowych albo tego typu rzeczy. Nie ukrywam, może kiedyś podejdziemy do tematu. Teraz widzicie, mamy już kształt, na tak sobie tutaj zeszlifujemy, tutaj taki zgrubny kształt, ostrze już wyciągniemy. Jak widzicie, tutaj mamy rolkę wachliwą i sobie możemy kręceniem tutaj ją pochylać w tą bądź w tą stronę. I to jest potrzebne, że można sobie tą rolkę tak wywinąć, że pas się tutaj pół centymetra poza płotę wychodzi. W momencie, kiedy dociskam detal, on się poddaje i można robić bardzo ładne łuki. Dobrze, mamy już kształt bardzo zgrubnie wyszlifowany, więc teraz pójdziemy sobie z powrotem do kuźni. Tam jest ta szlifierka magnesowa. Cały nóż musimy doprowadzić do tej grubości, która jest w najwęższym miejscu. Wziąłem świeżą taśmę, bo troszeczkę materiału do zebrania mamy. Chodź, idziemy przy Was, tak. Chodź. Good.
Generalnie to jest szlifierka magnesowa wybudowana na podstawie szlifierki na pasy 50x2000. Normalnie magnesówka to zawsze była parotonowa wielka maszyna, która miała wielki magnes, którym się przyczepiało detal, załączał się elektromagnes, on się już nie miał prawa ruszyć, w tym momencie od góry jeździł kamień szlifierski i przy każdym ruchu tam zbierał jakieś setkę, dwie setki. No tutaj nie mam tyle miejsca na taką maszynę, więc no mówię, na potrzeby noży ktoś wymyślił coś takiego, że tu mamy suwadło z bardzo mocnym magnesem i tym pokrętłem sobie płozę bardzo precyzyjnie możemy przybliżać bądź oddalać od tego punktowego szlifowania, które tu jest. Trzeba uważać, ten magnes jest tyle mocny, kiedyś źle przyłożyłem, miałem kawałek palca skóry między ostrzem a tym, jak ten magnes złapał, to tak nie miałem tej skóry kawałek, także. Także teraz sobie go przyłożymy. O! I teraz założymy świeży papier. O, i teraz widzicie, muszę sobie oddalić. O! Dobrze, założymy sobie szczerdziechę. Każdy pas ma tutaj strzałkę, widzicie? I ma się kręcić w tą stronę. Bo jak się czasami da odwrotnie, to jest większa szansa, że podczas szlifowania pas strzeli na tym łączeniu tutaj. Parę razy w życiu dostałem takim pasem po czole. Powiem wam, że przeżycie, którego nie da się porównać z niczym innym. Dobrze? O. I teraz sobie odpalamy ją. O. Ustawiamy, żeby pas łapał na pełnej szerokości. No i teraz sobie przysuwamy. Parę setnych milimetra przybliżamy nóż do tej taśmy. W ten sposób możemy bardzo precyzyjnie zeszlifowywać. Popatrzcie, co się podziało. Tu mamy powierzchnię przed, a tu mamy powierzchnię po. Jest idealnie płaska, kawał sporego noża będzie. Także teraz robimy drugą stronę. Jest to dość czasochłonne, bo nie można za mocno docisnąć noża, bo takie dołki brzydkie się będą robili. Także jest to też czynność wymagająca jakiejś tam cierpliwości. Lecimy. Dobrze, mamy już wyszlifowany szterdziechą, żeby pozbyć się tych bardzo głębokich rys, bo jednak 40 to są bardzo głębokie rysy, założymy 120 i zrobimy to samo, ale mówię, to już jest tylko takie kosmetyczne liźnięcie, żeby jak już go zahartujemy, wyszlifujemy, żeby te rysy brzydkie nie wyszły. Także tu mamy po 40, kiedy czuć te rysy, są nawet pod palcem, a po 120 już to naprawdę robi przyjemne dotyku. No powiem wam, że po tym szlifowaniu magnesowym mamy jakieś 5-1 mm. Na pewno szlif zrobimy maksymalnie wysoki, pełny, żeby miał jednak właściwości tnące. Natomiast no, zrobi się z tego całkiem konkretny nóż terenowy z takim zapasem mocy. Już teraz czuję, będziemy musieli też dużo wywiercić tutaj, żeby go odciążyć. Tu będzie rękojeść. O, będzie szlif. Taki właśnie wysoki. Myślę, że zrobimy go maksymalnie wysokiego. O. No tu zrobimy klasycznie na rurkę, bo lubię tak, żeby można było jakiś koralik zawiesić. No i tutaj zaraz sobie weźmiemy suwmiarkę, tak, chociaż powiem wam, że ludzkie oko umie ten środek wyznaczyć naprawdę kapitalnie. No i tutaj trzeba będzie jednak go odciążyć troszkę. Idziemy wiercić. Dobrze, wiadomo, że najpierw sobie zrobimy pilota, jakąś mniejszą średnicą, a weźmy na przykład szóstkę. Zawsze na początku warto zrobić pilota. Pilot, czyli taki mniejszy otwór, żeby jednak ta ósemka czy dziewiątka docelowa, a łatwiej z górki, jak ma już tam powiedzmy poprowadzoną ścieżkę. Pytaliście o wiertła ostatnio. Używam wierteł HSS kobaltowych firmy Festa. To nie jest absolutnie materiał sponsorowany, po prostu są to dobre wiertła, od ładnych paru lat ich używam. Starczają na bardzo długo, szczególnie jeśli używa się oleju, który pomaga skrawać. Umiem ostrzyć wiertła, natomiast powiem wam szczerze, że nie umiem tego robić tak dobrze, jak bym chciał, więc często jest tak, jak wiertło jest już takie lekko tępawe, to po prostu zamieniam je na nowe. Wiem, że na przykład Rafał, mój kolega, jak dużo wiercił w tytanie, to on sobie sam ostrzy wiertła żądanym kątem, bo te wiertła ze sklepu z tytanem sobie jakoś tak nie radzą za dobrze. Natomiast taką stalą narzędziową naprawdę starczają na długo. Jak widzicie,
Pomimo, że stal łożyskowa jest bardzo twardą stalą, no to jednak po tym naszym procesie normalizacji po kuciu idzie całkiem dobrze. Damy sobie jeszcze troszeczkę oleju. Zawsze to mówię, przyspiesza proces, ale też wydłuża żywotność wierteł, zauważyłem. Ale czuć, że nie jest to taka stal z huty, zmiękczona, jednak nie poddaje się tak jak 80 CRV2, który używam na co dzień do robienia noszy. No widzicie, po każdym wierceniu jednak staram się pozbywać tego wszystkiego od razu. To jest kwestia, jak się ten porządek trzyma, to jest dużo łatwiej też po całym dniu pracy posprzątać później na warsztacie. Nawet parę takich strużynek pod imadłem tym maszynowym może spowodować, że nam się lekko kąt zmieni i wiertło będzie wchodzić krzywo, więc w tej kwestii trzeba tu naprawdę trzymać porządek. Teraz montuję wiertło 9,5, już mówię, te wyważające otwory, plus ten napina, a na tą rurkę damy 8,5. Więc z racji tych pilotów to już jest dużo prostsza robota. Świeże wiertło 9,5, to jest czysta przyjemność, ten odgłos. Jak widzicie, trochę wiercenia jest, ale no mówię, jest niezbędne, żeby nóż miał poprawne wyważenie. Strasznie kurwa piszczy przy tej stali. Powiem wam, że ta stal jest naprawdę oporna. Widzicie kolor tej strużyny, ona jest taka lekko słomkowata. To oznacza, że się bardzo dużo ciepła wytwarza, dlatego zmniejszyłem obroty. No, teraz po odgłosie czuć, że wiertło zbiera. Czuć, że to jest stal łożyskowa, bo to wiertło już ledwo co skrawa, a pierwszy otwór poszedł bajecznie. Powiem wam, że to wiertło jest już bardzo zmęczone po tych tam 10 otworach, także żeby robota się posuwała do przodu, weźmiemy nowe wiertło. To są te wiertła Festa Professional. Bardzo je naprawdę polecam. Czasami jest tak, że wiertło nawet ostre ślizga się w tym kraterze, który stworzyło. Wtedy trzeba troszeczkę przegwałcić, docisnąć, żeby zerwało tam czop, czy jak to nazwać. Powiem wam, żeśmy zmarnowali dużo czasu, teraz jeszcze się k***wo zacisnęło. No ty trustro się odkręca. Klasyczny zdjęciowy, czyli nic nie wychodzi. Ale można się pośmiać z grubego, nie? To jest kubek z Pyrkonu sprzed 10 lat. Piękne czasy. Dobrze, teraz ostatni otwór, czyli 8,5 na rurkę. Stal łożyskowa, EUH15. To nie są rurki z kremem. Mamy przewiercone. Teraz sobie frezem kulistym pobieżdżamy to, żeby się nie skaleczyć. Na początku szlif położymy z jiga, czyli z takiego kątowniczka. Okej, znowu zapomniałem mojego wałeczka do ogrzewania oleju wyciągnąć. Zawsze sobie obiecuję, że po hartowaniu go wyjmę, żeby nie był z oleju do następnego odpalania pieca. Także teraz tak, wkładamy już nasz wałek i powiem wam, że już zagrzejemy, niech się piec już grzeje. Na piecu jest 860 stopni, to jest też odpowiednia temperatura dla tej stali. Teraz idziemy położyć szlif. Do położenia tego szlifu użyję dość kontrowersyjnego przyrządu, a mianowicie jiga, czyli takiej przystawki. Gdzie on tu jest? Tu jest. Chodzi o to, że tutaj widzicie to coś z piłeczkami golfowymi. To jest taka przystawka, że sobie teraz montujemy nóż w ten sposób. O, tutaj sobie to zakręcimy. Zaraz wam powiem, o co w tym wszystkim chodzi. Bo wielu makerów mówi, że tylko szlifowanie z ręki czyni cię prawdziwym knife makerem, co jest nieprawdą moim zdaniem. Słuchajcie, widzicie, to jest kątownik aluminiowy, który tutaj ma podkładki z G10, to akurat jest 2 mm. I w ten sposób, jeśli mamy tutaj i tutaj taką samą podkładkę, to mamy kąt uzyskany. I jeśli szlifujemy, to ten nóż jest pod stałym kątem do taśmy skierowany. I przy odrobinie wprawy szlify wychodzą bardzo szybko, ładne, symetryczne. Także chodźcie, pokażę wam teraz, jak to działa. Przykładamy i szlifujemy.
Jak widzicie, w prostocie siła, te podkładki tutaj i ta śruba powodują, że nam to daje jakiś kąt. Jak damy więcej tych podkładek, kąt będzie mocniejszy i zrobimy krótszy szlif. I przez to, że zbliżamy to do taśmy i tutaj pociągamy, to jak widzicie, szlifuje nam na daną wysokość będzie kładło szlif. Tutaj teraz trochę się zagapiłem, a jednak kamera się jest, ja jeszcze nie jestem za bardzo obyty z tym, także musicie mi dać chwilę, żeby się przyzwyczaić. Także teraz ten szlif położę. Jak widzicie, pierwszy wstępny szlif jest położony. My sobie go jeszcze po hartowaniu podniesiemy, ale to już prawdopodobnie zrobię to z ręki. Następna rzecz, jak wyznaczyć środek. To wam pokażę na następnym filmie, bo mam bardzo dobry patent. Ja generalnie już, że tak powiem, nauczyłem się idealnie sobie tak oko potrafi ten środek wypatrzeć. Natomiast jest prosta sztuczka. Dzisiaj już jej nie pokażę, bo mamy połowę zrobioną. Natomiast przy następnym nożu pokażę wam co i jak. Teraz zmieniamy stronę, robimy to samo. No i idzie do pieca. Tak jak mówiłem ostatnio, zostawiamy sobie nawet ponad milimetr mięsa na krawędzi przed hartowaniem, bo nam wtedy się nie wygnie, a jak się trochę odwęgli, to mamy dużo stali jeszcze tej, którą sobie zeszlifujemy odwęglonej. Okej, teraz sobie już szlifując z ręki trochę podrównam to przed włożeniem do pieca, bo tutaj mamy lekką dysproporcję. Dużo wygodniej mi się to już robi z ręki. Mamy położony taki roboczy szlif przed hartowaniem, w miarę symetryczny, tu możemy przyłożyć kciuk. Około milimetra na krawędzi, tak jak mówiłem, lepiej mieć niż nie mieć. Także włożymy go teraz do pieca, a wcześniej usunę ten flamaster, bo powiem wam, że on jak się wypali, to później trudno jest go usunąć. Aceton, on ładnie spływa. Jeszcze sobie to miejsce spiaskujemy, tak żeby olej się tam tak fajnie wsmażył podczas hartowania, wtedy będziemy mieli tą ładną czarną część, którą bardzo lubię zostawiać na swoich nożach. Także jak widzicie, spiaskowałem tą część. Moje noże generalnie częścią taką nieodzowną jest właśnie ta czarna powierzchnia po hartowaniu. Nóż już jest wygrzany, także teraz zagrzejemy sobie olej, klasycznie, efekty pirotechniczne. O, proszę, ładne, śliczne. Dobra, niech to tutaj teraz minutkę odda ciepło, chociaż jak fajnie bulgocze. Sporo makerów ze Stanów robi bardzo ładny hamon na tej stali. Hamon, czyli ta linia, twarde, miękkie, jak w katanach mamy to takie fale, prawda? Że ja też każdy mój nóż tak naprawdę hartuję w ten sposób, bo jednak na grzbiecie nie musi być tak twardy jak na krawędzi. Natomiast, żeby uzyskać ten kształt, to trzeba coś przylepić, prawda? I o ile Japończycy robią to z glinki, to ja na przykład używałem silikonu żaroodpornego i też fajnie wychodziło. I powiem wam nawet szczerze, że tutaj mam bardzo dużo stali W2, którą sobie przywiozłem ze Stanów. To jest stal, która jest płytko hartująca się i wychodzą właśnie piękne hamony, także myślę, że na którymś z odcinków zrobimy nóż obklejony ładnie tym silikonem, ale dobra, to następnym razem. Teraz już nam się olej zagrzał. Zdradzę wam wielką tajemnicę, jest to olej słonecznikowy z Biedronki. Bardzo dobrze odbiera temperaturę, nie śmierdzi, a nawet powiem szczerze, że w trakcie hartowania pachnie jak w Międzyzdrojach na plaży w sezonie. Hartujemy go selektywnie, czyli tak, że wkładamy. O. Tyle. I teraz całe. Przez to, że żeśmy go ładnie wygrzali po kuciu, na 95% mogę powiedzieć, że nic się nie wygnie, ponieważ stal była odprężona. Możecie mi na przykład w komentarzach powiedzieć, co byście chcieli, żebym z tym nożem zrobił. Jak będzie skończony? Czy na przykład robimy jakiegoś giveawaya? Z chęcią posłucham, bo jednak robię te materiały dla was. Chciałbym, żeby były robione tak, że w jakiś sposób tworzycie te treści ze mną. Teraz sobie go tutaj ładnie wyczyścimy. No, widzicie, tu jest ta linia, jak włożyłem go do oleju. W niektórych stalach, a wiem, że w 5200, czyli w LH15 wychodzi ta linia. Później. O.
Teraz już jej nie ma, nie widać za bardzo, natomiast ta linia hartowania selektywnego jest tutaj, tak jak włożyłem go do oleju, czyli to jest bardzo twarde, a to nie. Znaczy dalej jest twarde, ale nie tak jak krawędź, bo nie musi. Teraz sobie szybko sprawdzimy, czy jest prosty. Natomiast mówię, taki kawał żelastwa, tutaj raczej nie miało szansy, żeby coś się podziało. Idę go do piekarnika włożyć do odpuszczania i jak mamy ten czas na odpuszczanie, to myślę, że to będzie już stały gwóźdź programu, że sobie po prostu pogadamy trochę. Zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, odpuszcza się, mamy chwilę czasu, więc myślę, że zrobimy takie klasyczne już przejrzenie komentarzy na wstępie. Bardzo dziękuję za tą ilość komentarzy pod drugim odcinkiem, bo to jednak jest bardzo motywujące, jak tyle osób mówi, że wow, w ogóle trafiłem przypadkiem, zostanę, bo mi się podoba, aż się chce tworzyć więcej. Jako, że mój głos nie jest za śliczny, to tym razem o czytanie komentarzy poprosimy panią Iwonę z działu czytania komentarzy. Wyszło rewelacyjne. Ja bym był za aukcja oraz jak już pisałem w wiadomości, że mam nadzieję, że będzie jakiś sklep z gadżetami jak kubek. Co był w odcinku czy inne rzeczy, co są załączane przy zakupie noża. Pozdrawiam i czekam na kolejny odcinek. Słuchajcie, jeśli chodzi o gadżety, jakieś kubki, właśnie rzeczy związane z ostrością, jakieś ostre przyprawy do grilla, bo sam sobie swoje robię, to powiem szczerze, dużo zależy od tego, czy Dawid znowu wyjdzie z ciągu, nie? Bo jest to przydatny człowiek, ale no nie mogę do końca na niego liczyć, kiedy on no, dostanie te dwie dyszki za ten odcinek i od razu leci po amarenkę, także dajcie mi jeszcze chwilę. Crossover z Walaszkiem. Coś, czego każdy fan się spodziewał, emotikon uśmiech z przymrużeniem oka, to teraz odcinek Blok Ekipy, gdzie Święta Trójca postanawia ojebać kuźnię Trollskiego, a ten wyskakuje na nich jak Jason z normalną piłą, a nie łańcuchową. Później łączą siły, żeby razem pokonać diabła z piekła, emotikon uśmiech z przymrużeniem oka, odcinek pełen tekstowych i nie tylko nawiązań do Kapitana Bomby. No nie, no tam, źle mi się o tym mówi, ja jestem małym leszczem. Próbuję wyjść z alkoholizmu i złapałem zajawkę na noże Jesteś Kozak, a noże tworzysz przepiękne, magiczne. Sam zacząłem się bawić za twoją zasługę. Słuchaj, twój komentarz był jednym z takich komentarzy, które naprawdę złapał mnie za serce, bo no nie oszukujmy się, ja te filmy kręcę nie dla siebie, tylko dla was. I jeśli czytam coś takiego, że ktoś postanowił zawalczyć z tą paskudną chorobą i robienie noży w jakiś sposób może go od tego odpędzić, to naprawdę moje serce rośnie. I tutaj powiem wam szczerze, jeszcze taka jedna historia. Na Blade Show kiedyś do mnie podszedł facet, też bardzo wzruszający moment, który powiedział, że jego syn po wróceniu z Iraku miał takie PTSD, że się w ogóle zamknął w pokoju, nie chciało mu się już więcej żyć i nie umiał do tego syna dotrzeć i właśnie powiedział, że dopiero od momentu, kiedy zaczął oglądać filmy, między innymi moje, znaleźli jakiś wspólny temat i teraz razem wspólnie pracują na warsztacie, także no, w tym knife makingu coś terapeutycznego jednak jest. Bardzo mi się podoba praca nad kolejnym nożem w przebitkach podczas kończenia wcześniejszego. Dźwięk był dużo lepszy. Mikrofon zdał egzamin, emotikon uśmiech. Szybkie pytanie. Czym myjesz ręce po całym dniu pracy? Schodzi to łatwiej niż wygląda. Co do dbania o dłonie, to powiem wam, że przez pierwsze parę lat, jak pracowałem, nie dbałem o to i faktycznie wiecznie te dłonie były w dość kiepskim stanie. Od jakiegoś czasu staram się przede wszystkim pracować tak, żeby jakoś specjalnie się nie brudzić dłoni, więc jeśli na przykład coś kleję albo trawię w chlorku żelaza, to zawsze zakładam jednak te jednorazowe rękawiczki. Kiedyś używałem pasty BHP, natomiast mówię, to głównie dlatego, że jakieś kleje i oleje miałem na łapach, a teraz dobre mydło glicerynowe i po umyciu jakiś taki krem, żeby sobie trochę tą skórę nawilżyć, bo jednak no, wysycha i jest taka dość mocno zmęczona życiem. Fajnie, że w końcu po polsku. Podoba mi się, że nagrywasz bez zbędnych scenariuszy. Wszystko po kolei. Może amatorsko, ale za to szczerze i bez tajemnic. Ja wiem, że no, Dawid to nie jest montażysta pierwszych lotów, natomiast ubodło go to bardzo i chciałby się ciebie zapytać, co to znaczy amatorsko i jak podnieść poziom, żeby być nawet w średnio kiepskim, ale już zawodowym. Także to pytanie od Dawida. No szefie, zarąbisty film, przyjemnie się ogląda cały proces powstawania tego noża. A dałoby radę kiedyś uwiecznić wykonianie toporka w stylu nordyckim z paprykowym tatuażem. Pozdrawiam i życzę zawsze dźwięku dzwona po hartowaniu. Zrobiłem już toporek, to nawet całkiem spory, do gry God of War, także tutaj zaraz Dawid umieści link
jak mu to mówią. Pod spodem link do filmu, hehehe. W każdym razie jest plan, nawet już rozmawiałem z moim kolegą, z którym ten topór popełniłem, że odwiedzę go w kuźni i coś wykujemy. Także myślę, że toporek na pewno się prędzej czy później pojawi w którymś z vlogów. W czym lepsze jest przekucie jakiegoś starego łożyska od zakupienia pręta lub płaskownika z danego gatunku i zrobienie z tego noża? Czy chodzi o dostępność, koszt, czy może po prostu sztuka dla sztuki? Kiedy zaczynałem swoją przygodę z robieniem noży, nie było sklepów dla knifemakerów, że kupowałeś stal w jakimś płaskowniku, tylko właśnie trzeba było sobie w jakiś sposób z czegoś pozyskać i dlatego to łożysko, którego cena zużytego łożyska, no to jest cena złomu, było bardzo dobrą alternatywą. Natomiast wiadomo, trzeba je przekuć, trzeba je odprężyć i nie jest to stal z walcowni z atestem, więc dzisiaj takie przekucie robię, żeby sobie chyba przypomnieć, z czego się wywodzę, natomiast jeśli robię noże na sprzedaż, to wolę je robić ze stali z atestowanej z huty, no bo mówię, biorę za to pieniądze, a mimo wszystko w kutej stali czasami jakaś niedoskonałość może się pojawić, która wyjdzie przy jakimś mocniejszym używaniu. Przepraszam, że nie mogę odpowiedzieć na wszystkie komentarze, natomiast mówię, ilość jaka się pojawia mocno mnie onieśmieliła. Także mówię, za każdym razem będę wybierał jakieś najciekawsze, chyba że nie wiem, chcecie, żeby zrobić takie regularne Q&A, to po prostu będę zbierał najciekawsze pytania i zrobimy takie pół godziny odpowiadania. Natomiast patrzę na stoper i widzę, że już się nóż odpuścił, także wracamy do warsztatu powalczyć trochę z tą stalą łożyskową. Także chodźcie, idziemy. Okazało się, że gaz się kończy, a chcieliśmy zacząć kolejny projekt, także postanowiłem, że trzeba jechać. Ale Jeep jak to Jeep, zawsze coś jest nie tak i chyba wyszło na to, że jest po akumulatorze. Ty? No. Także trzeba chyba nowy akumulator poszukać. Widzicie, auto nie odpaliło, także słuchajcie, pytanie jest takie, czy chcecie, żeby następny film był vlogiem, czy teraz chcecie taki klasyczny trollski film, czyli trochę slow motion, trochę iskier, bez gadania, taki, żeby się po pracy odstresować. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Odpuszczony, idziemy go zeszlifować. Najpierw to zędrze zeszlifujemy i zobaczymy, jaką mamy twardość, używając tych pilników do sprawdzenia. Dawno ich nie używałem, bo w sumie jak hartuję swoją stal 80 CRV dla zawsze w tych samych parametrach, to wiem co i jak, także przedmuchamy. I teraz zobaczcie co tu jest w środku. Popatrzcie, tutaj mamy pilniki. Widzicie, zaczyna się od 40 Hz w skali Rockwella, 45, 50, 55, 60 i 65 czarny twardszy. Więc robimy tak, że na przykład bierzemy sobie 50 i próbujemy zarysować. Ślizga się. Widzicie? Nie zbiera w ogóle. Jest dobrze. Teraz będzie tylko lepiej, czyli 55. 60 to już jest taka wartość, powiedzmy, czyli jeśli teraz będzie... Pytanie, 60 czy będzie brała mocno? No, powiem wam, że już jest inny odgłos, ale dalej się ślizga. To coś mi się wydaje, że będziemy mieli całkiem konkretną twardość. I teraz 65. No, on już bierze, to nawet słychać po głosie, nie? Dobrze, 65 już lekko zbierał, także uważam, że twardość jaką uzyskaliśmy jest pomiędzy 60 a 65 Hz. To jest dużo, no ale to jest stal łożyskowa. Ona będzie bardzo długo trzymać ostrość też z racji tego, że jest zaprojektowana, żeby się jak najwolniej ścierać. Skala twardości w hercach to jest skala twardości Rockwella. No jest powiedzmy taką międzynarodowo uznawaną skalą, ale do takiego noża terenowego, którym się tnie dużo, to tak w okolicach 60, 59, 61 jest okej. Okay. Też za twardy nie może być, bo będzie łupliwy, prawda? Też jest kwestia naostrzenia noża. Takiego noża, który ma 65 Hz w terenie, trudno będzie naostrzyć. A taką 60, 59 będzie można z kamienia naostrzyć bez problemu w terenie. Wiadomo, kiedyś nie było takich pilników i nasi pradziadowie, kowale sprawdzali na zasadzie pilnika, który zazwyczaj ma około 65. Taki odgłos, to znaczy, że nóż jest naprawdę twardy, bo się pilnik ślizga. Nóż nie powinien być za twardy, chyba że na przykład mówimy o jakimś nożu szefa kuchni, który się używa go tylko na drewnianej desce i on... Twardość noża też nie może być za wysoka, bo upadnie nam, nie wiem, na podłogę nóż kuchenny, wyłamie się. No, sprawdziliśmy twardość, jest ok, to wracamy do kładzenia szlifu.
Dobrze, teraz używam flamastra, czyli tej sztuczki, którą pokazałem w ostatnim odcinku, dlaczego to robię. Dużo flamastrów mi schodzi, bo one niestety od tego szorowania postali się dużo szybciej zużywają niż od szorowania po papierze. Także teraz 120 i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wychodzi z niego taki kawałek rzezimieszka. Tak jak na początku myślałem, żeby zrobić ładną satynkę i jakieś drewienko takie kolorowe, śliczne dać, to teraz coraz bardziej przekonuję się, żeby wrzucić go do chlorku żelaza, poczernić go, na rękojeść dać jakąś mikartę brązową, wyglądającą tak nie za ładnie i zrobić takiego właśnie leśnego rzezimieszka z niego. Generalnie często nie planuję, jak nóż będzie finalnie wyglądał, jakich użyję materiałów, to wszystko wychodzi w trakcie pracy. Robimy bandziora. Momencik, kurier chyba. Czyżby znowu kapitan Bomba? Co to jest? Co to jest? Rodowa noc. Ja wiem, co to jest. To są złote monety. Dawid, masz jakiś nóż? No, nóż też masz wielki. Dobra. Fiu, fiu, ale bydle. Uuu, kierowniku. Będziesz go jeszcze potrzebował, bo bardzo ładny. Tu są złote monety, które zamówiłem już jakiś czas temu. Myślę, że będę je dodawał do noży. Tych fajniejszych, popatrzcie. Knife making is the name of the game. Idea zrobienia takiego coina zainspirował mnie szeryf z USA, Stebel. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, bo to się liczy. Upośledzony, ale spoko koleś. Też kumpel Dawida, więc nie spodziewałem się za dużo. Jak był w Polsce w czerwcu, to sprezentował mi takiego coina swojego, z jego hrabstwa, tam gdzie jest tym swoim policjantem. I tak mnie naszło, że ja też chciałbym kiedyś po prostu wymienić się z nim tym coinem, więc jak się, Maciek, spotkamy, to mam dla ciebie coina. O! Odpowiem od razu na pytanie, które na pewno się pojawi, czyli czy będzie można je kupić. Odpowiem tak. Nie wiem. Dobrze, no to teraz wytrawimy papryczkę i zobaczymy, co się stanie. Trawimy tak jak w przypadku naszego poprzedniego Burden Trouta. Musimy to wszystko usunąć, bo inaczej będą brzydkie plamy na po chlorku. Dobrze, odtłuszczone. Ostap, który jest flikiem, jeśli chodzi o maszyny, wspomniał mi, żebym nie kładł tutaj chlorku żelaza. Powiedział, że chlorek paruje i może wejść trochę tej pary, tego chlorku w powietrzu, w maszynę i ponoć wszystko bardzo szybko zawieje, a wiadomo, że tam jest dużo elektroniki, także okej, Ostap, nie będę tego tam więcej trzymał. No to słuchajcie. Pierwsze trawienie, akcja. Wiadomo, że jak on poszczędzi tam trochę, to cały będzie czarny. Mroczny jak kaczuszka. Myślę, że teraz minimum pół godziny. Dobra, niech on się trawi, bo to mówię, troszeczkę czasu na to zejdzie. A ja się myję, ubieram ładnie, bo jadę do salonu Triumfa. Dzisiaj jest premiera nowego Scramblera. A co tu dużo mówić, zaczyna za mną znowu motocykl chodzić. Myślałem, że już po 10 latach temat zamknięty, ale naszło mnie, także jestem na etapie szukania czegoś. Zobaczymy. Jeździ ktoś motocyklami? Okej, czyli kręcimy następną część. Już go wytrawiłem. Leżał 12 godzin w tym chlorku, bo ten chlorek generalnie ma niskie stężenie. Dlatego ja właśnie wolę, żeby ta reakcja trwała długo, a słabo. Bardzo ładnie wyszedł taki jednorodny czarny. W ogóle w międzyczasie widzicie, co się podziało za oknem. Minus 10 stopni i te sprawy. Także to ładnie. Teraz weźmiemy, wrzucimy go do tego bębna, skamieniamy i przez jakieś 15 minut on sobie pofruwa. To mu trochę takich rysek nada. Jeszcze bardziej brutalny będzie w odbiorze. W ogóle cała maszyna jest homemade'owa. Tam jest silnik z pralki. Jak to prawdziwy Polak, robiłem łazienkę na urlopie i zostało trochę kafelek, więc w bębnie są kafelki. Tu wrzucamy. O, i załączamy. Zobaczymy, co wyjdzie. Momentalnie, o, jest. Dobra, widzicie, jest w takim kolorku teraz. Teraz sobie go tutaj nad śmietnikiem troszkę wyczyścimy. Oj, WD-40. O, właśnie wyszedł tak, jak miał wyjść, widzicie? Takie brutalne rysy.
Cały ten bęben to jest w ogóle jakaś rura ciepłownicza czy inna, ale wytrzymuje. Miało być na chwilę, jest już chyba z 5 lat, no wiadomo, prowizorki wytrzymują najdłużej. Jak na niego patrzę, to chyba mikarta z zielonej juty. Ta będzie dobra, słuchajcie. To jest w ogóle mikarta robiona przez Emila z Bielska. Fajny koleś, też robiący noże. No ileś tam naście, 10 warstw tkaniny zalane żywicą, no i wychodzi materiał taki. Mikarta w sumie można zrobić wszystkiego. Także teraz sobie to przetniemy na pół. Żeby dodać troszeczkę objętości do rękojeści, to ja często stosuję przekładki i powiem wam, że to jest przekładka z brązowej juty. Brąz z zielenią to jest zawsze dobre połączenie, więc sobie teraz jeszcze tniemy. To jest taki dobry materiał jeszcze z PRL-u. Kiedyś robiono z niego właśnie wszystkie tablice rozdzielcze, tego typu rzeczy. Panele w windach na przykład, więc jak się to szlifuje, jest ten zapach. Na pewno starsi widzowie pamiętają, jak pachniało w windzie w latach 80. Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! To jest dokładnie ten zapach, jak się to szlifuje. Generalnie na warsztacie mam dwie te piły taśmowe. Tamta mała jest do metalu, czyli ma troszeczkę inny brzeszczot. A to jest moja Makita, która w ogóle po 10 latach się włącznik w niej coś stało. I muszę teraz patrzcie trzymać. Jak ten filmik będzie miał 1000 lajków, to wymienię włącznik. Ponieważ to jest modne teraz na YouTubie, żeby właśnie rzucić challenge widzom. Także 1000 lajków i wymieniam włącznik w pile. Teraz wam zdradzę kolejny sekret. Chodzi o to, że jak macie na przykład tyle 4 warstwy, nie? I wiercicie, to najlepiej, żeby ten otwór był perfekcyjnie pasujący do noża, a to się zawsze wszystko lekko rusza. Więc bierzemy kropelkę i sobie słuchajcie tutaj na narożnikach. Odrobinkę dajmy, bo to i tak zeszlifujemy, jak będziemy kojeść już szlifować gotową. Także ta kropelka stąd puści, a my mamy pewność, że podczas wiercenia nic się nie będzie ruszać. Także teraz sobie to na minutkę włożymy tutaj. Kropelka stwardnieje. W międzyczasie możemy sobie wybrać pina. To jest mój zbiór pojemniczek z pinami do takiego brutalnego noża. Może byśmy wzięli, nie wiem, czaszkę Punishera. Co na to, Dawid, myślisz? Punisher? Dobra. O. I teraz jeszcze na przykład następna jedna rzecz, że kiedyś też popełniłem błąd. To jest teraz śliskie. Podczas wiercenia może nam się to lekko ten nóż poruszyć, w związku z czym to też sobie zmatawiamy. Rurka weszła bez problemu. Jeśli mamy nit 9 mm, to ja przewiercam otwór 9.1 w tą mikroszczelinkę. Naprawdę ona jest tak mikro, wejdzie klej, ale nie będzie też żadnego naprężenia na materiale. To jest szczególnie ważne przy drewnie, które w końcu prędzej czy później, jak coś mu nie pasuje, to się podda. Okej, okay. Teraz załączę odciąg. Zawsze sobie zostawiam, powiedzmy, biała kreska plus jakieś 2 mm, które i tak później zeszlifujemy, jak wszystko będzie sklejone, a lepiej mieć trochę więcej materiału niż trochę mniej. Dobrze, teraz sobie rozmontujemy tą naszą rękojeść. Taki specjalny śrubokręt, który też tutaj jest od lat. Jak widzicie, samo odpadło. Tutaj trzeba będzie pomóc troszkę. Ale to jest, widzicie, pyk, odpada. I mamy wszystko idealnie przewiercone. Nic się nie rusza, nie ma żadnego jaja. I teraz sobie tak bardzo wstępnie zmontujemy rękojeść. W takim celu, już wam mówię dlaczego. O. Jak sobie teraz ją złożymy, to będziemy mogli sobie taśmę tą niebieską przykleić aż do samego miejsca, gdzie się zaczyna nóż, gdzie jest wyjście szlifu. W ten sposób, jak klej się wyciśnie, to on się przyklei do tej taśmy papierowej, a nie do noża. To jest kwestia, żeby później się nie denerwować, że trzeba usuwać ten klej, także szybko zrobimy. Mówię, to jest taka wiedza, którą się można dzielić. W ogóle dużo ludzi pisze w komentarzach, nigdy się nie interesowałem, a... Także widzicie? Idealnie sobie tutaj to przykleiłem, tak jak się też na ręko. Jeśli jak ten klej wypłynie, to ono usiądzie na tej taśmie, a nie na stali. Nic się go nie porysujemy, łatwiej będzie usunąć. Matowimy
wszystkie powierzchnie. Później odpuścimy acetony. Klej chyba tylko może się rozkleić, jeśli po pierwsze nie do końca zwiąże i zaczniemy szlifować. Wydzieli się bardzo dużo ciepła. Słyszałem o przypadkach, że wtedy żywica puszczała. Tak naprawdę te żywice dzisiaj są tak bardzo mocne, że te nity, które stosujemy, są mocno ozdobne. Ja lubię mieć czysty stół, żeby nic mnie nie rozproszyło, chociaż na przykład moja żona ma taką wspaniałą zdolność specjalną. Zawsze jak rozrobię klej, ona w tym momencie przychodzi i mówi zupa albo coś, a ta żywica 4 minuty i twarda, więc trzeba się streszczać. Rękawiczki jednorazowe. Może nie były tanie, za to są niskiej jakości. Żywica. I'm a race car. Dawid, to ty? Aż marchewy poszły. Zarzutka niskiej jakości, takie są najlepsze. Takie satysfakcjonujące, jak się wkłada silnik i na te wszystkie szpilki nachodzi ta uszczelka, wszystko właśnie tak pasujące. Lubię oglądać filmy i rolki z kapitalnych remontów silników. Jest coś satysfakcjonującego w tym. O, widzicie? Idealnie pasuje wszystko. Składamy już finalnie. Tu mam takie kombinerki, właśnie jakby czasami się nit lekko przesunął. Nie ma nic gorszego niż wyciągnąć już z imadła i zobaczyć, że czaszka jest trochę pod kątem, nie? Więc teraz składamy do klejenia. Powiem wam, że starcza 5-7 minut. On już jest wtedy dobrze związany, ten klej, ale wyjmiemy go wtedy, ten cały pakiet, żeby wydłubać ten klej z początku układu. A później damy mu jeszcze 10 minut, żeby stwardniał. Już pod paznokciem ten klej jest jeszcze odrobinkę elastyczny, ale już bardzo mocno trzyma spoina. I widzicie, teraz jeszcze wyjęcie tego kleju jest żaden problem. On jeszcze odłazi i widzicie, odłazi w tym momencie razem z tą taśmą. I zaoszczędza nam to bardzo dużo wysiłku. Także teraz załączamy odciąg, bo ta mikarta ma dość wredny pył. Wyciągnąłem już taki kształt, że aż iskry poleciały, czyli już mamy ten finalny kształt. Teraz tylko trzeba to powyoblać i idziemy na leczne szlifowanie. Nóż jest gotowy. Teraz zapraszam was na najprzyjemniejszą część procesu, na którą dużo ludzi czeka, czyli olejowanie. Teraz muzyka poproszę. No i co? Mamy to! Słuchajcie, dzisiaj już jest późno, także myślę, że na początku następnego odcinka w ogóle zaczniemy od naostrzenia go na brzytwę. Opowiem trochę o ostrzeniu, o zbieraniu drutu, o gradacjach, o kamieniach, o diamentach. Także dziękuję, że byliście z nami. I do następnego. Trzymajcie się.